Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj, słuchajcie, mamy wiosnę, dosłownie wiosnę. Na dworze jest tak ładna pogoda, tak świeci słońce. Ubrałam czapkę, bo mam włosy trochę niewyjściowe. Ubrałam kurtkę zimową i jest dosłownie mega ciepło, także myślę, że spokojnie nawet dzisiaj w jakiejś jakiejku też sobie można byłoby wyjść, ale jest wiatr i nawet mówili dzisiaj w Dzień TVN w pogodzie. Pan Bartosz Jędrzejak mówił, że wieje wiatr. My z Kacem bardzo lubimy pana Bartosia Jędrzejaka, także słuchamy zawsze jego pogody i zawsze się sprawdza. Jesteśmy właśnie w drodze do salonu odebrać przesyłki, a później lecimy do Katowic w celu zakupienia kolejnych członków rodziny. Ale nie mów tak, bo to są roślinki, które są nam potrzebne, dzięki nim będziemy się lepiej wysypiać. To jest ważne. Także słuchajcie, jedziemy kupić roślinki. Kacery patrzył sobie jakieś 3 bluszcz. W ostatnim vlogu robiliśmy wam, pokazywaliśmy wam, jak wiercimy dziury na haki, więc dzisiaj trzeba kupić doniczki do powieszenia, haki, no i przede wszystkim roślinki. No, całe szczęście nie są to jakieś mega drogie roślinki, więc stwierdziłam, że możemy pojechać, możemy kupić. Mieszkanie dużo ładniej wygląda, jak są w nim rośliny, moim zdaniem. A jak Kacper chce o nie dbać i będzie o nie dbał, to fajnie. Ja nie mam barenki do kwiatów, ale Kacper ma, bo rosną mu bardzo szybko. Szybciutko mu wychodzą już pierwsze listki, pierwsze korzenie i wszystko mu ładnie kiełkuje, więc jedziemy po nowości. Klaudia! Paczka zabrana? Zabrana. Mój pani kurier? Jestem, to jest mój prywatny kurier. Jestem z drugiej strony. A nie, no też ja wysyłam paczki z WowKow. No dlatego mówię. Właśnie, będąc w temacie WowKow, wbijajcie na wowkow.com. Wszyscy, co mają case'y z iPhone'a, a raczej mają po prostu iPhony. I nie mają case'a. I nie mają case'a, albo mają tylko jednego, albo tylko dwa, albo tylko 3 case'y z WowKow. To wbijać i kupować. Są świetne. I... Kacperek nosi ciągle popcorn, bo jest najbardziej męski. Tak. Ale Luka na przykład uwielbia donatowego, tak, i krówkowego. Luka ostatnio dodał fotkę, także widzicie, takie osobistości, nawet jak Luka, noszą WowKow. Także to jest znak, że i wy powinniście zacząć nosić WowKow. Po prostu. A jak ktoś nie ma iPhone'a, tylko ma jakiś inny telefon, to czekajcie na kolejne produkty. Albo musi kupić iPhone'a, albo czekajcie na kolejne produkty, bo my już nad nimi pracujemy. No i pamiętajcie o tym, że możecie się inspirować oczywiście moimi pazurkami, bo ja zawsze mam z jakimiś krówkami i bardzo mnie to cieszy, jak tyle z was gdzieś tam inspiruje się moimi wzorami albo wymyśla swoje, bo dużo z was w ogóle robi swoje jakieś motywy na paznokciach krówkowe. To jest mega słodkie, nie? Słodziutkie. Może ogarniemy coś, że tylko ciężko będzie to zrobić, że każdy będzie miał na przykład 5% rabatu za paznokcie WowKow. No? Tylko no musiałaby to być weryfikacja, żeby ktoś sobie tych samych nie wysyłał i tak dalej. Albo nie dodawał właśnie z neta. I tak dalej, więc trzeba by było robić weryfikację, że każesz komuś na przykład pokazać jakąś konkretną ilość palców. Tak. Wiesz, o co chodzi? Że piszesz, ok, albo... dobra, pokaż mi 3 palce. 3 i ma być... Albo wyślij mi 3 zdjęcia i powiedzmy, nie wiem, wiesz, na każdym ze zdjęć... Tak, na tle kuchenki... Tak, czegoś. No, w sumie można o tym pomyśleć. No. Jak coś, to będę dawać znać na stories. Chcieliby widzowie twoi coś takiego? Jakiś rabacik z 5%? Napiszcie, no, w komentarzach. I pomyślimy nad tym, jak coś będę ogłaszała na stories. Już mamy w koszyku pierwszą roślinę, to jest dracena. 21 zł kosztuje, bierzemy, Kacer bardzo ją chciał. Mieliśmy już tą dracenę, nie? Tak, chcę ją do sypialni, tak samo jak siedzistkę. Siedzistkę jeszcze. Do sypialni. Ale poczekaj, jak będzie dracena wisiała na tych? Dracena nie będzie wisiała, dracena będzie przy tym nocnym stoliczku. Obok tam mamy miejsce. No to bierz. Monstera. 150 zł kosztuje, nie kupimy, nie, no dużo. Paliki musimy 2 kupić. Na 100%. Na nasze? Co? Na nasze? Musimy na 100%. Zobaczcie, jaki Kacper znalazł wazon i mówi, że będzie teraz jedną lampkę wina i na mi wystarczy. Tak. 100%. Będzie okej. Duży chłop to duża lampka. 200 kosztuje, to nie jest takie drogie, mi się wydaje. Jak chcemy duży dom, ma miejsce, to jest super. Taki wielki wazon. Dużo jest fajnych. W Róży też jest taka strefa z świeżo ściętymi kwiatami. Widzieliśmy takie ładne tulipany, jasno różowe. To są już nierozwinięte. Mi się właśnie podobają, kiedy są nierozwinięte, a potem jak się już tak mocno rozwijają, to już nie do końca mi się podobają, więc mam nadzieję, że długo podtrzymają. Kupiliśmy jeszcze szklany wagon, tak jak tutaj widać pod spodem. Jak to? Dobra, 230 zł. To wzięliśmy bluszki, bo pani nam powiedziała, że blusz do sypialni słabo... Inaczej wychyliwski? Przecież czytałem na necie, że jest super, no ale... Lepiej zaufać kobietce. Najwyżej dokupimy. Teraz do Testoramy po haki. I po szturki. I po co? Szturki do powieszenia. Jestem ciekawa, ile wyszło za tulipany. Bo tam jest bardzo dużo. Możesz powiedzieć. 43 zł. 43 za ten bukiet? To jest spoko cena, one pewnie się utrzymają. 25 sztuk. No taki bogaty. To nie jest zła cena. Dracena 21, bo była z promocji. Zielistka 15, wazon 24 zł. No tak właśnie myślałam, że ten wazon jest taki koniec. Dobra. Podjechaliśmy pod Castoramę i lecimy po te osłonki. Właśnie w końcu nie kupiliśmy ani jednej doniczki, więc planujemy kupić osłonkę. No i te zawieszki jakby, wiecie, na kołki i nie kołki, tylko... jak to się nazywa? Haki. Ciągle zapominam, haki, a nie kołki. Wychodząc z Castoramy bardzo zabolał mnie brzuch i już w sumie tak drugi i trzeci dzień delikatnie nie pobolewał, tak ewidentnie na miesiączkę, ale pobolewał bez jakiegoś silniejszego nasilenia. Wychodząc z Castoramy tak mi zaczął boleć, że poprosiłam go, żeby od razu podjechał do apteki, ponieważ ostatnio jedna z Was poleciła mi w wiadomości prywatnej jakieś nowe tabletki przeciwbólowe i rozkurczowe stricte na miesiączki, na bóle miesiączkowe, jakby przeznaczone specjalnie do tego. Nazywają się Vemonis Forte, nie, Vemonis Femi. Tak wyglądają i właśnie doczytałam, że właśnie są rozkurczowe i przeciwbólowe. Można brać do 6 maksymalnie tabletek dziennie, ale to już jest taka maksymalna dawka dzienna, co 6-8 godzin i z tego co patrzę na skład i mniej więcej te wszystkie gramatury, że tak powiem, leków, substancji tych, wiecie, aktywnych, działających, chyba tak to się mówi, to jest podobnie silny jak solpadeina, które zawsze biorę, a solpadeina tak naprawdę ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, więc nie jest stricte rozkurczowy i przeciwbólowy. Zwykle robię taki zestaw, że biorę solpadeinę, 2 tabletki i oprócz tego NOSPE Max dorzucam, a w tym momencie tak jakby mam wszystko w jednym, w tym Vemonisie, więc za chwilkę łykam pierwszą tabletkę i mam nadzieję, że pomoże. To będzie taka dawka w sumie skoncentrowana, bo przed chwilką łyknęłam też Apawek Extra, bo tylko to miałam w torebce ze sobą, więc połknę jeszcze to. Apawek jest raczej bezpieczny i nie jest jakiś mocny, więc nie powinno nic się stać, a serio, boli mnie strasznie brzuch. Jak siedzę, to nie ma źle, ale jak chodzę, to jest najgorzej. W sklepie nie byłam kasy przekonana tych zielistek, ale teraz jak tutaj przy tym drewnie wyglądają ładnie. No wiem ci. One zmieniają natężenie od ilości światła, natężenie... Czy będziemy mieć mocniejsze pewnie? Jak jest w dużym słońcu, to jest jaśniejsze. No wiem, ale u nas będzie w cieniu. U nas będzie... No i są... Nie chce wejść? Nie, nie wejdzie. Trzeba krótsze kołki. Ale tu mamy trochę problem. Bo tam chyba najkrótsze jakie wzięliśmy. Tu wejdzie. No to jak? Ty miałeś taką samą dziurę na taką samą chyba? Nie wiem. Wysokość, znaczy głębokość. I ogólnie ta doniczka, a głównie ten sznurek będzie wyglądał tak, jak mamy już zawieszone właśnie te monstery. To jest to samo, tylko po prostu tutaj mamy w różowych doniczkach, a w sypialni będziemy mieć takich tych, chociaż z takim minus, że tutaj na dole jest dziura, więc to jest trochę głupie. Kacper? No nie wiem, ty to wybierasz. No mama też kupiła je, tylko mama zostawiła po prostu te dla siebie, a nam dała same sznurki. Chyba będziemy musieli podmienić doniczki. żeby w nich zawiesić. I okazało się, że Kacper ma w jednym miejscu wywierconą za płytką dziurę, a mamy problem taki, że tutaj są dziurki. Przecież jak Kacper będzie podawał, to będzie się lało nam na głowę, nad łóżkiem. Więc musimy kupić inne doniczki. To jest coś dziwnego z tymi doniczkami. A nowa drecena będzie stała tutaj w towarzystwie dwóch wężownic. Jest spoko, ładnie wygląda, ale jest krzywa. Ma krzywy pień. Kacper, walczysz? No już wywalczyłam, wygrałem. Dało się ładnie zawiercić? Zawiesimy na tych. No nie zawiesimy ich dzisiaj. No zobaczymy jak wygląda no, ale na tym. Tam na dole nie ma podstawek tak samo, Kacper. Ale zawiesimy to próbnie. Kacper powiesił na próbę w tych brzydkich doniczkach, ale to wygląda słabo, więc proszę cię ściągnij to. No dobra, ale chcę zobaczyć, ładnie będzie wyglądało. No będzie wyglądało ładnie, jak będzie pasujący nawet, wiesz, sznurek do tego naszego wieklinowego klosza. No spoko. Ładnie te obrazy wyglądają, mi się one strasznie podobają. No. Super. Jestem bardzo zadowolona i bardzo wdzięczna tej jednej osobie, która poleciła mi te tabletki Vemonis. Jak oglądasz vloga, pewnie wiesz, że o ciebie chodzi, jeśli mi je polecałaś, bo naprawdę zapisałam sobie na tym notatniku, pamiętałam, kupiłam, łyknęłam. Minęło 27 minut i naprawdę już wiele lepiej się czuję. O wiele lepiej. Boli mnie jeszcze brzuch, ale jest dużo lepiej niż było przy kasie w Castoramie. Także jeszcze chwilkę sobie pochilluję, podpisuję na DM-y wasze i tak dalej. Zrobię to, co mogę zrobić na siedząco, bo jak wiecie, ja nie lubię się nudzić i nawet jak boli mi brzuch, staram się czymś zająć, coś porobić pożytecznego, także porobię. No i dzisiaj robię sobie taki dzień trochę ogarniania mieszkania. Wczoraj cały dzień w sumie byliśmy poza domem, bo do południa jeździliśmy, załatwialiśmy, przewoziliśmy rzeczy, a po południu pakowaliśmy paczki. W sumie całe popołudnie siedzieliśmy w biurze i ogarnialiśmy sprawy związane z WowKow. Także teraz po prostu najwyższa pora, żeby nadrobić to, co zwykle robię w niedzielę, czyli ogarniam dom. Kurzę, podłogi. Podłogi miał myć Kacper, nie wywiązuje się z obowiązku. Nie lubię żyć w bałaganie, więc muszę to zrobić za niego. Słuchajcie, pora na update. Po 30 minutach zaczął mnie boleć znowu brzuch. Czyli tak jakby w sumie niecała godzina minęła, trochę w tym czasie przestało, a teraz znowu zaczął mnie boleć brzuch, także stwierdziłam, że łyknę jeszcze jedną tabletkę. No i znowu czekamy, aż zacznie działać, bo pisze, że można jakby jednorazowo wziąć te dwie tabletki. Wtedy jest jakby podwojona moc, zobaczymy, bo no jakby ja nie chcę się męczyć, więc od razu postanowiłam wziąć kolejną, bo już powinna zacząć działać, jakby godzina od łyknięcia to już spokojnie ból powinien ustąpić, skoro zaczął się nasilać, no to stwierdziłam, że po prostu wezmę jeszcze jedną tabletkę, no i coś czuję, że będę po prostu musiała zawsze brać dwie dawki przy pierwszym jakby tym najmocniejszym bólu okresowym. A jak już jestem w trakcie sprzątania stołu, to tutaj prezent, który dałam Kacprowi. Jeszcze brakuje golfiku czarnego, który mu kupiłam w H&M-ie. Teraz golfy są bardzo modne i stwierdziłam, że Kacper w sumie w czarnym golfie może wyglądać dobrze. Kupiłam mu, miał go wczoraj na sobie, więc go tutaj nie ma. A oprócz tego ma resztę prezentu ode mnie, walentynkowego. Kupiłam mu rękawice do gotowania i wiecie, wyciągania rzeczy z piekarnika, bo mówił, że mu brakuje. Taki uchwyt, żeby drugą ręką mógł sobie podtrzymywać, także ma all you need is love. Także Kacper, pamiętaj. All you need is love. A tutaj dwie pary skarpet, jeszcze jedną ma chyba dzisiaj na sobie, z kaczuszkami, z sushi i teraz ma z donatami, czyli w sumie chyba wszystko, co Kacper lubi. A tulipanki pięknie wyglądają w wazoniku. Co do tabletki, zdecydowanie pomogła, kiedy wzięłam w podwójnej dawce i czułam się zdecydowanie lepiej, mieszkanko posprzątane. A teraz przypomniałam sobie, że w sumie w jednym z wcześniejszych vlogów mówiliśmy wam z Kacprem, że planujemy zamówić sprzęt do prasowania. Taką parownicę, po prostu jeszcze nie mamy żelazka. Mamy deskę do prasowania, ale jednak stwierdziliśmy, że w sumie kupimy żelazko może w późniejszym czasie, bo w tym momencie wystarczy nam parownica. Zamówiliśmy ją, przyszło jakiś czas temu, już ją testowaliśmy z Kacprem, ale zapomniałam wam po prostu ją pokazać, jaka to parownica dokładnie, jaki model i jak działa. Także zrobimy to teraz. Jak widzicie, ja robiłam post makijażowy i dlatego jestem mocniej pomalowana. Dobra, jestem już specjalnie na podłodze, żeby wam pokazać najlepiej sprzęt. Sprzęt jest zamówiony ze Steamaster, to jest spoko marka. Ja dostałam polecenie o tych prasowaczach od Madzi Jagnickiej, która jest stylistką i wiecie, na sesjach potrzebuje szybko sobie prasować ubrania i polecała, że Steamaster ma mega te prasowacze. A później spisałam się z Agą z Instagrama Mamowymi i też właśnie polecała markę Steamaster, jeśli chodzi o te prasowacze. I też stwierdziłam, że mój wybór pójdzie w takim razie na Steamaster, skoro już dwie osoby poleciły mi go, wiecie o co chodzi. I mówiły, że im się sprawdza. Jedyne, czego potrzebujemy do niego, to tak naprawdę wody demineralizowanej. My kupiliśmy po prostu w makro baniaczki i z tego, co kojarzę, to na takie 3-4 prania używamy mniej więcej 2-3 litry wody demineralizowanej. Tak to wygląda. Na te prasowacze udało mi się załatwić dla Was kod rabatowy. Więcej informacji w opisie vloga. Tam będziecie mieć podany kod rabatowy i tak dalej, do kiedy jest. A ja teraz pokażę Wam, jak on działa w praktyce. Zobaczcie, podpięłam pod prąd, do prądu nalałam wody do baniaczka i tutaj ustawiamy sobie moc. Ja ustawiam na 1500, mamy maksimum do 2000. No i zobaczcie, podwyższyłam sobie ten stojek, na którym będziemy wieszać ubranie, prasować. Tutaj już zaczyna mi lecieć para z dozownika, no i będziemy sobie w ten sposób prasować ubrania. To jest naprawdę mega wygodne i mega szybkie w środku. Zobaczcie, osadzają się te pyłki z ubrań i raz na jakiś czas trzeba przeczyścić szczotki. Poprasowane, mega przyjemnie pracuje się Steamasterem. Ogólnie nie lubię pracować żelazkiem, a tutaj przy tym Steamasterze jest naprawdę mega fajnie, mega wygodnie. Odpalam sobie Steamaster, na stojąco sobie prasuję, oglądając YouTube'ka albo jakiś serial na Netflixie i szybciutko mija czas. Jedyny minus to podnosi się mocno wilgotność w mieszkaniu. Kacper jest zadowolony, bo jego rośliny potrzebują wilgotności, ale mi to trochę przeszkadza, w oddychaniu jest zbyt wilgotno, bo prasowanie, bo tej pary jest wytworzonej bardzo dużo, przez to po prostu uchylam później okno na jakiś czas, żeby okna za bardzo nie parowały. A oprócz tego same plusy, wpadajcie właśnie w opis filmu, żeby zerknąć sobie na kod rabatowy, korzystajcie, bo nie jest ważne nie wiadomo jak długo, więc jak planujecie zakup Steamastera, jakiegoś prasowacza, niekoniecznie takiego dużego, są tańsze, są mniejsze, to wejdźcie sobie na stronę i zerknijcie, a ja pokażę Wam paczki, które do mnie ostatnio przyszły. Pierwsza jest z Make Up Forever. Dostałam tutaj jakąś nową mgiełkę, już zerknęłam. Był zapakowany w ten kartonik i mamy tutaj jakąś mgiełkę utrwalającą, ściągającą jakby taki, wiecie, efekt matu, pudru ze skóry, pudrowości. Ogólnie produkty Make Up Forever są bardzo dobre, dostępne w na przykład Sephorze, także będę testować, spoko. I oprócz tego Kerasys Hair Clinic System, a produkty do włosów. Tutaj szampon i odżywka w jakichś ładnych butelkach, a tutaj nie wiem, otworzę. Bardzo ładne szampony z zewnątrz. Ta marka jest dla mnie nowością. Kerasys nie znam. Znam podobną markę Kérastase, ale Kérastase nic mi nie mówi. Tutaj mam niby szampon i odżywkę. Naprawdę pachnie pięknie i wygląda też ładnie. I tutaj tak samo mam taki salon care, czyli salonową pielęgnację, szampon i jakaś ampułka odżywcza. I powiem Wam, że mega zainteresowały mnie te produkty, także zacznę testy, nawet może jeszcze dzisiaj, bo będę dzisiaj myła włosy. No to w kolejnym vlogu możecie spodziewać się opinii, pierwszej recenzji. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zainteresowane i czy znacie tą markę, czy macie o niej coś do powiedzenia, bo tak jak mówię, ja nie bardzo. I jeszcze na szybko chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Oglądacie tego vloga w tłusty czwartek. Jeśli oglądacie tego vloga w tłusty czwartek, czyli w dniu publikacji, to macie jeszcze okazję skorzystać z promocji, bo do dzisiaj, do 23:59, 20 luty, o tym dniu mówimy, do 23:59 macie możliwość wpisania kodu rabatowego tłusty czwartek na stronie wowkow.pl i zgarnięcia darmowej wysyłki przy zakupie dwóch case'ów, co najmniej dwóch case'ów, mogą być 3-4, ale przy ilości co najmniej 2, po wpisaniu kodu tłusty czwartek macie darmową wysyłkę, czyli 15 zł w kieszeni. Takiej promocji jeszcze nie było z tak dużym rabatem, więc myślę, że warto skorzystać, jak oglądacie vloga, tak jak mówię, w tłusty czwartek, to pamiętajcie, do 23:59 macie czas skorzystać z promy. Dzisiaj od rana taka ładna pogoda była, takie słoneczko, a teraz za oknem deszcz. Pada, oczywiście jest już ciemno, więc za wiele nie widzicie, ale normalnie jest już deszcz. Ta pogoda się tak zmienia. Chciałabym, żeby była albo taka prawdziwa zima, skoro mamy luty, albo już wiosna, jeśli ma się nam zmienić klimat i ma być cieplej, no to niech nie będzie takiej klapy, bo aż nie chce się wyjść. Ale w tym momencie chciałam już bardzo Wam podziękować za tego vloga. Dzięki za obecność i widzimy się w kolejnym vlogu, oczywiście na tym kanale. I wchodźcie też na kanał Klateks, bo tam też nowości. W sobotę wjeżdża film z zestawem kosmetyków, tym zestawem do robienia kosmetyków, który dostałam od Kacpra podczas vlogmasu. Pierwszy test tego zestawu właśnie w sobotę na kanale Klateks, także wpadajcie, jak jesteście zainteresowani. A ja już teraz się z Wami żegnam. Buziaki, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!